Microsoft w tym roku na konferencji Build w Stanach Zjednoczonych, a następnie na konferencji Build Tour w Warszawie zapowiedział, że już wkrótce będzie można kompilować aplikacje Universal Windows Platform i uruchamiać je nie tylko na platformach takich jak Windows desktopowy, Windows na telefonach, Windows na urządzeniach typu Raspberry Pi, czyli Windows IoT, ale również na Xboxie. Zapraszam Państwa na obejrzenie odcinka Microsoft Virtual Academy, gdzie pokażę, jak skompilować dwie przykładowe aplikacje i uruchomić je na Xboxie. Witam Państwa, Mariusz Ferdyn w świecie IT już 20 lat. Zaczynałem jako współpracownik Commodore and Amiga i Bytka. Następnie zajmowałem się hardwarem na giełdzie na Grzybowskiej. Może ktoś z Państwa jeszcze pamięta. I od 2000 roku praca dla banków, korporacji. Od 2007 roku jestem również trenerem Microsoftu. Gdzie mnie można spotkać? No przede wszystkim na Facebooku. Również na Facebooku mogą Państwo zadać mi pytania dotyczące tego odcinka opublikowanego na Microsoft Virtual Academy, jak również innych odcinków. Inne moje odcinki opublikowane na Microsoft Virtual Academy dotyczą przeważnie Azure'a. No i mamy tutaj, jak przenieść witrynę z komercyjnego hostingu na bezpłatne usługi Web Apps w Azure, moje własne serwery w Azure, jak szybko wdrożyć pełnosprawny serwer mailowy w Microsoft Azure, jak również wprowadzenie do IoT na przykładzie Windows 10 IoT Core dla Raspberry Pi 2. Zachęcam również do obejrzenia tego odcinka. Jest to odcinek komplementarny do tego, co tutaj będziemy oglądać, no, gdyż stworzoną aplikację Universal Windows Platform odpowiednio stworzoną będziemy mogli uruchomić zarówno na Windows Desktop, na Windows 10 IoT, na Windowsie na telefonie, jak i na Xboxie. Inne moje publikacje na Virtual Study Pro, również dotyczące chmury, tym razem chmury opartej na Red Hacie, konfiguracja z wykorzystaniem usługi Desired State Configuration, czy też konfiguracja Active Directory na Linuxie z wykorzystaniem Samba 4, jak też przygotowanie systemu bazowego Windows 8.1, odzyskiwania z backupu, niby proste, a co do czego mogą wyjść różne kłopoty. No i sekcja dotycząca bezpieczeństwa, jak podsłuchiwać informacje. No i również na Microsoft Virtual Academy mamy tu wykorzystanie narzędzi hakerskich do audytu środowiska informatycznego. Moim hobby jest podróżowanie i pokażę Państwu przy okazji kilka zdjęć z Wietnamu, Hanoi. Bardzo polecam na wakacje odłożyć może trochę więcej pieniędzy, niekoniecznie nad polskie zimne morze, ale zwiedzić inne stolice, no, troszeczkę dalszych krajów. Bardzo polecam. Jakie będziemy mieli rozdziały w tym odcinku Microsoft Virtual Academy? Pierwsza część, którą Państwo teraz oglądają, wprowadzenie.
omówimy sobie, co to są te Universal Windows Platform, podamy kilka linków, które wprowadzą nas w temat tego, co będziemy robić. W rozdziale drugim przygotujemy kompletne środowisko od zera na naszym Windows 10, tak, że będziemy mogli z Windows 10 wgrywać aplikacje na Xboxa. Co więcej, dzięki wykorzystaniu streamowania będziemy mogli na naszym PC-cie, na naszym desktopie podglądać ekran Xboxa. W rozdziale trzecim zaktywowujemy tryb deweloperski na konsoli. W rozdziale czwartym skompilujemy aplikację i ją uruchomimy. No i na koniec zdeaktywujemy tryb deweloperski, tak żeby powrócić do naszej konsoli w stanie sprzed zabawy dewelopera. Kontynuujemy rozdział pierwszy dotyczący wprowadzenia i wprowadzenia do aplikacji typu Universal Windows Platform. Co to są za aplikacje Universal Windows Platform? Tak jak już wcześniej wspomniałem, są to aplikacje napisane w taki sposób, które możemy uruchomić na każdym urządzeniu, na którym jest dostępny Windows 10. Czy to będzie Windows 10 obecny na Xboxie, czy to będzie Windows 10 IoT Core na Raspberry Pi 2 bądź na Raspberry Pi 3. I tutaj aplikacja na Raspberry Pi 2 na takim urządzeniu, na którym możemy sterować swojego rodzaju robotem. Tutaj mamy zalecenia, jak tworzymy takie aplikacje. Jeżeli jest to aplikacja, która prezentuje jakieś dane, musimy pamiętać o odpowiednim zaprojektowaniu interfejsu tejże aplikacji, tak żeby ona dobrze wyglądała zarówno na małym urządzeniu, jak i dużym urządzeniu, zwłaszcza na telewizorze. Aplikacje Universal Windows Platform na Xboxie. Na stronie tejże mamy dokładną instrukcję, krok po kroku, co powinniśmy zrobić, aby pisać i móc kompilować i uruchamiać aplikację Universal Windows Platform na Xboxie. Po kolei polecam przejście wszystkich tych instrukcji, zapoznanie się po obejrzeniu tego filmu. Najważniejsza rzecz, jeżeli chcemy pisać nasze aplikacje i uruchamiać je na Xboxie, Xboxa musimy przełączyć w tryb deweloperski. Mamy tryb taki normalny po zakupie, gdzie uruchamiamy producenckie gry komercyjne i stąd możemy aktywować tryb deweloperski. Obecnie już można bez problemu wrócić z tego trybu deweloperskiego do trybu normalnego bez utraty danych. Aplikacje dla Xboxa możemy pisać nie tylko w Visual Studio, możemy również użyć silnika do produkcji gier Unity. No i tutaj mamy kilka zaleceń i instrukcje, jak tworzyć takie gry za pomocą Unity i uruchamiać je na Xboxie. Jeżeli jeszcze rok temu, a tym bardziej kilka lat temu, powiedziałbym, że każdy z deweloperów, każdy z Państwa będzie mógł tworzyć aplikacje i uruchamiać je na Xboxie, później sprzedawać je poprzez sklep, byłoby to nie do uwierzenia. Zazwyczaj gry dla konsol były zarezerwowane dla dużych producentów. Obecnie każdy z Państwa może wyprodukować taką grę, umieścić w sklepie i ją sprzedawać.
nie tylko grę, ale również aplikację. W ten sposób bardzo łatwo możemy również wdrażać aplikacje biznesowe, uruchamiać je na Xboxach. Zapraszam na kurs Microsoft Virtual Academy, gdzie krok po kroku zdeployujemy dwie bardzo prościutkie aplikacje. Jak zwykle zaczniemy do Hello World i drugi to jest odczytywanie ustawień kontrolera Xboxa. Zapraszam. Rozpoczynamy od przygotowania środowiska. Oczywiście naszym środowiskiem deweloperskim nie będzie sama konsola Xboxa, będzie nim system Windows 10. To, co powinniśmy sprawdzić przed przygotowaniem sobie takiego środowiska deweloperskiego, to oczywiście, czy mamy wszystkie update'y. Check for updates. No i w moim przypadku widzę, że mój komputer ostatnio został sprawdzony dzisiaj o godzinie 2 w nocy, także mój system jest aktualny. Ważne jest, żeby uniknąć jakichś niestosownych błędów, trudnych do zidentyfikowania błędów, żeby pracować na zaktualizowanym systemie. Tyczy się to zarówno konsoli, jak i naszego środowiska deweloperskiego, w tym wypadku Windows 10. Aby przygotować sobie nasze środowisko deweloperskie, wykorzystam taką aplikację, też uniwersalną, Xbox. Aplikacja pobrana ze sklepu Windows i uruchamiamy aplikację. Aplikacja ta pozwala nam oglądać nasze wyniki w grach, kontaktować się ze znajomymi i jest taka centrum sterowania naszą rozrywką. Oczywiście przy pierwszym uruchomieniu aplikacji powinniśmy się do niej zalogować. Ja jestem już zalogowany. Mógłbym się teraz wylogować i zalogować ponownie do naszej aplikacji. Oczywiście wykorzystując nasze Live ID. I zalogowałem się ponownie do aplikacji. Przejdę sobie tutaj do przedostatniej ikonki tutaj z boku, podłączenie. I jest to funkcjonalność, która pozwala nam na zdalne sterowanie naszym Xboxem. Mogę uruchomić sobie tutaj kontroler i sterować, nie mając kontrolera, poprzez sieć moim Xboxem. Druga opcja przez nas wykorzystywana będzie streamowanie. I streamowanie gier. Żeby wykorzystać tą funkcjonalność, warto, aby zarówno nasz Xbox, jak i komputer był podłączony do szybkiej sieci. W związku z tym, żeby był podłączony do sieci LAN, nie poprzez Wi-Fi. Osiągniemy wtedy najlepsze efekty. Oczywiście działa to poprzez sieć Wi-Fi, ale odczucia mogą być takie nie najlepsze, aczkolwiek do developmentu aplikacji zupełnie wystarczające. Aby odczucia podczas tego nagrania były jak najlepsze, ja odłączę się od sieci Wi-Fi, do której podłączony jest mój laptop i podłączę się do normalnej sieci Ethernet. Wi-Fi odłączone i sprawdzę jeszcze, czy mam nawiązane połączenie. Mam na sieci Ethernet, uzyskałem adres z DHCP i sprawdzę jeszcze, czy
mam aktywne połączenie z siecią, internet jest dostępny. Żeby pokazać Państwu, jak działa ów streaming, czyli zdalny pulpit do Xboxa, podłączę jeszcze kontroler po USB do swojego komputera. Jest to zwykły kontroler na USB dla Xboxa. Działają kontrolery dla Xbox 360 również. Jeszcze raz przejdę tutaj na podłączenie do Xboxa. Klikam podłącz. Za pierwszym razem rozpocznę test streamowania. Oczywiście w tym czasie konsola Xbox jest uruchomiona. Chwilę trwa to testowanie streamowania, żeby pokazać mi, połączenie do Xboxa jest właściwe, jest właściwie szybkie, tak żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Mam już wyniki streamowania, testu streamowania, no i widzę, że jakość będzie bardzo wysoka. Na Wi-Fi osiągałem raczej niskie bądź średnie. Jeszcze raz w takim razie przechodzę tutaj do sterowania. Wybieram opcję streamowanie i uzyskuję komunikat, że na konsoli powinienem być zalogowany na to samo konto, na które jestem zalogowany do aplikacji Xbox. Logujemy się na konsoli. Ponownie uruchamiamy opcję streamowania. Czasami niezbędne jest uruchomienie aplikacji Xbox jeszcze raz. No i jak widzimy na ekranie teraz komputera mam ekran mojej konsoli za pomocą tutaj za pomocą kontrolera mogę sterować konsolą. Streamowanie i zdalny taki dostęp do konsoli pozwala nam również na uruchamianie gier. Zostawmy to granie. W każdej chwili, jeżeli jesteśmy w menu streamowania, możemy tutaj przejść na obejrzeć wykorzystywane pasmo i tutaj jaką mamy jakość tego streamowania. Streamowanie możemy również uruchomić z zewnątrz. Wystarczy przekierować odpowiednie porty i tutaj na tej stronie
mamy podane, które porty powinny być przekierowane i wówczas takie streamowanie możemy uruchomić z zewnątrz. Ja również mam wykonaną taką konfigurację na routerze Neti. Usługi, zapora sieciowa, przekierowanie portów i te porty mam przekierowane na IP mojej konsoli i mogę z nią się połączyć z zewnątrz, z sieci internet. Także w ten sposób można również sobie szerować konsolę, szerować gry, jak również dewelopować zdalnie oprogramowanie dla konsoli. Przechodzimy do kolejnego punktu, a więc instalujemy Visual Studio, to w nim tworzymy oprogramowanie Universal Windows Platform. Możemy je pobrać bezpłatnie na stronie visualstudio.com. Bezpłatne Visual Studio. I tutaj mamy Visual Studio Community Edition. Również w tej wersji możemy pisać oprogramowanie komercyjne, aczkolwiek należy się zapoznać szczegółowo z licencją. Nasza firma, dla której będziemy pisać oprogramowanie, nie może być dużą firmą. I to jest takie główne założenie tej wersji. Moglibyśmy uruchomić i rozpocząć instalację Visual Studio. Ja zainstaluję tutaj akurat wersję moją trenerską, wersję Enterprise. Uruchamiam instalator. Następuje inicjalizacja instalatora i przejdziemy szybciutko przez instalację Visual Studio i zainstalujemy wersję defaultową na razie. Pakiet instalacyjny, pełny pakiet, około 8 giga. Oczywiście nie instalujemy kompletnego środowiska wszystkich rzeczy do Visual Studio. Visual Studio pozwala nam tworzyć oprogramowanie obecnie praktycznie na wszystkie platformy sprzętowe i software'owe. 8 GB, ale tak jak mówię, nie będziemy instalować wszystkiego. Trwa instalacja. Po instalacji powinniśmy wykonać restart. Po instalacji Visual Studio i nie tylko Visual Studio, ale każdego innego oprogramowania Microsoftu i nie tylko, powinniśmy sprawdzić, czy są dostępne jakieś aktualizacje dla niego, jeżeli jest to oprogramowanie Microsoftu, jak Visual Studio, wówczas w zakładce ustawienia Update and Security Windows Update Check for Updates and, i sprawdzamy, czy są jakieś update'y dla naszego systemu operacyjnego, jak również zainstalowanego oprogramowania. W tym wypadku mamy jakiś update do systemu operacyjnego, niekoniecznie do Visual Studio. Aktualizacje mamy wykonane i możemy przejść do uruchomienia Visual Studio. Pierwszego uruchomienia, które trwa nieco dłużej. Mamy Visual Studio 2015. Ja mam wersję trenerską, więc teraz się zaloguję. Jeżeli uruchamiają Państwo Visual Studio, warto wspomnieć, że Visual Studio autoryzuje się w systemie Microsoftu Live ID.
żeby ta autoryzacja dobrze działała, musimy mieć przeglądarkę dość nowoczesną, minimum Internet Explorer 10, jeżeli w takim razie byśmy uruchamiali Visual Studio na Windows Server 2008, no to taka autoryzacja może się nie powieść. Visual Studio nie będzie nam prawidłowo działało, zwłaszcza wersja Community Edition. Tak jak mówiłem, pierwsze uruchomienie jest dłuższe, także musimy uzbroić się w cierpliwość. I Visual Studio jest już uruchomione i będziemy mogli zacząć pisać nasze aplikacje. Tak jak mówiłem, ja pokazuję wersję Enterprise. Państwo mogą sobie to przećwiczyć na wersji Community Edition. Visual Studio mamy już zainstalowane. Przejdziemy teraz do akurat ściągnięcia sobie przykładowych aplikacji na Xbox One, które dostępne są na GitHubie. No i mamy tu jakieś opublikowane przykładowe trzy aplikacje. Standard wśród deweloperów, Hello World, następnie Control Test Pada, no i przykładową grę, klasykę również Pong. Ściągam całe repozytorium jako zip bez instalacji klienta GitHuba. Mam tu już ściągnięte repozytorium. Rozpakuję je. OK. No i mam tutaj solution, które dwa razy klikając uruchomię i uruchomi mi się Visual Studio. Nie mam doinstalowanych wszystkich narzędzi, żeby skompilować ten projekt. W związku z tym uzyskuję tutaj komunikat i propozycję doinstalowania do Visual Studio wybranych narzędzi, aby kompilować aplikacje uniwersalne. Instaluję. Mam komunikat, żeby zamknąć samo Visual Studio na czas doinstalowania narzędzi. Update'uję. Niezbędne narzędzia zostały doinstalowane. No i musimy wykonać teraz restart. Jesteśmy po restarcie. Jeszcze raz otworzymy nasze solution i zobaczymy, czy otwiera się po aktualizacji studio prawidłowo. Wybieramy Solution Explorer. No i nasza aplikacja się jeszcze ładuje. Mamy informację Load Failed. Wybieramy Reload Project. Ostrzeżenie, że powinniśmy ładować projekty tylko z zaufanych źródeł. OK. Informacja, żeby włączyć Developer Mode dla Windows 10. Mamy informację, iż projekt ten potrzebuje SDK w wersji 1.4.3.3.2. Sprawdzimy, jaką wersję SDK mamy zainstalowaną. Program Files X386, Windows Kits 10, Platforms,
i mamy zainstalowaną wersję 1.4.3.9.3. A wymagana jest 1.4.3.3.2. Mamy nowszą wersję. Przeedytujemy w takim razie pliczek Control Pad Test. W tym wypadku CSPROI. No i wstawimy, że nasza wymagana wersja jest taka. Posejwujemy i załadujemy projekt jeszcze raz. OK. Projekt załadowany. Załadujemy projekt Hello World. Sytuacja się nam powtarza. Kolejny projekt. Zrobię tutaj najpierw reload. No i widzę w tym wypadku jeszcze raz, że brakuje mi jakiegoś pliczku. Tego pliku mi brakuje. Jest to związane, że my mamy wersję Visual Studio 14, a ktoś pisał to w wersji już 15, wersji beta. Zarówno w tym projekcie Missiles i w projekcie Pong Was Not Found. U mnie te pliczki są w innej lokalizacji. One są tutaj. Ja już nie będę tych dwóch projektów przerabiał tak, żeby korzystały z odpowiednich plików, bądź dociągał odpowiednich plików. Po prostu je wyrzucę z mojego całego solution. Naszym celem jest i tak tylko przetestowanie możliwości zdeployowania naszej własnej aplikacji na Xbox. W naszym projekcie zostaliśmy z dwoma projektami i możemy przejść do kolejnego rozdziału. Zaczynamy rozdział trzeci, aktywacja Developer Mode. Jeszcze przed tym, za czym wydamy naszą grę na Xboxa, musimy się zarejestrować w tak zwanym ID at Xbox. ID at Xbox. Wchodzimy na stronkę wcześniej podaną i dołączamy do programu, dzięki któremu będziemy mogli budować i publikować nasze aplikacje na Xboxa. Zalogujemy się. Należy pamiętać, żeby używać tego samego konta. No i mamy tutaj stronkę do wypełnienia. Ja teraz przejdę dalej, ponieważ ja nie będę chciał publikować w sklepie póki co tych testowanych przeze mnie aplikacji. Pokazujemy tylko, jakie możemy skompilować na Xbox. I kolejny krok to aktywacja Developer Mode zarówno na naszej stacji deweloperskiej, jak i konsoli. Jak to robimy? Wybieramy tutaj Dev for Developer Settings. Zaznaczamy opcję Developer Mode. OK. Zgadzamy się, że będziemy mogli uruchamiać aplikacje uniwersalne pochodzące również spoza sklepu.
na PC-cie całość, co musimy wykonać. Trochę więcej rzeczy musimy wykonać na konsoli. Zamknę Internet Explorera i kolejny raz uruchomię moją aplikację Xbox, żeby połączyć się z konsolą, włączyć streamowanie, żeby pokazać Państwu, jak włączyć Developer Mode na konsoli. Biorę tutaj streamowanie gry. Następuje połączenie. I przechodzę do sklepu. Przeglądaj aplikację, wyszukaj aplikację i wpisywanie tekstu na Xbox One. Teraz mogę zrobić to wygodnie z klawiatury, nie muszę z pada wybierać tych literek na klawiaturze ekranowej. D wpisuję i pojawia mi się Developer Mode Activation. Ja już tą aplikację mam zainstalowaną, dlatego ją tutaj mogę już uruchomić. I uruchamiam aplikację. No i mamy powitanie. Z przyjemnością zapraszamy do świata programu deweloperskiego konsoli Xbox One. No i mamy odesłanie do strony, żeby zapoznać się z wszystkimi informacjami. Jeżeli otworzymy ten link, kieruje nas na stronę, gdzie omówione są rzeczy, które właśnie przerabiamy, no, tylko my przerabiamy troszeczkę w bardziej zaawansowanej formie. My tutaj pójdziemy dalej. Kolejne zastrzeżenia. Zainstaluj program Visual Studio 2015 Update 2. My mamy już Update 3. SDK mamy najnowsze dostępne. No i mamy jeszcze informację, że konsola musi posiadać przynajmniej 5 giga wolnego miejsca. No i jeszcze mamy, uaktywniając konsolę do udziału w programie deweloperskim, decydujesz się na opcję aktualizacji systemu dla podglądu wersji dewelopera, który zawiera eksperymentalne i przedpremierowe oprogramowanie. Jeżeli uruchomimy Developer Mode, ważna informacja, że nie będziemy mogli grać w normalne gry Xboxowe. Xbox będzie nam służył do tworzenia oprogramowania. No i mamy tutaj informację kolejną, żeby przejść na stronę i przepisać ten kod. Wchodzimy na podaną stronę. Logujemy się tym samym kontem Live ID. Region. Mamy przystąpienie do programu. Opłata 59, jeżeli jesteśmy deweloperem indywidualnym, jeżeli jesteśmy firmą, opłata 280 zł. Wypełniamy dane i tutaj ważna informacja. Jeżeli mamy aktywną subskrypcję MSDN, wchodzimy na portal dotyczący zarządzania naszą subskrypcją MSDN i mamy tutaj Windows and Windows Phone Developer Account i Registration Code. Kod ten możemy użyć i pojawia nam się, że billing no payment is required. To samo nam się pojawi i opłata nie będzie wymagana, jeżeli w przeszłości
wydawaliśmy już aplikację, na przykład na Windows Phone. No i mamy dalej informacje o naszym koncie i umowę. Finish. Przejdźmy do dashboardu. Mamy tutaj jakieś wiadomości i jeszcze raz przejdę na stronę Xbox Activate. No i mam już informację Enter Activation Code. Jeżeli zalogujemy się na konto, na którym już wydawaliśmy aplikację, które zostało wcześniej opłacone, od razu wystartujemy od tego momentu. Ja, żeby wprowadzić ten kod, muszę przejść na konsolę i wybrać uzyskaj nowy kod. Teraz go sobie tutaj przepiszę. OK. Zgadzam się i aktywuj. No i na konsoli widzę uaktywnianie. Wybieram opcję przełącz i uruchom ponownie na konsoli. Mam już informację, trwa ponowne uruchomienie. Oczywiście konsola mnie teraz ze streamowania rozłączy. Po ponownym uruchomieniu konsoli musimy na samej konsoli zalogować się na konto Live ID, dodać je. Ono, cała konsola po tym przełączeniu jest czysta. Proszę zobaczyć, że w tym poprzednio miałem tutaj pododawane konta chociażby córki Live ID. Teraz mam tylko swoje, które przed chwilą dodałem. Trzeba je na nowo dodać. No i widzimy tutaj już, jak wygląda screen konsoli w tak zwanym developer mode. Mamy tutaj kafelek, co nowego w Xbox One. Możemy sobie to obejrzeć. Taka reklamówka. Zamknę to i przejdę do najważniejszej rzeczy, ustawienia. I proszę zobaczyć, pojawiła mi się tutaj zakładka Developer i dwa kafelki. Pierwszy z nich Developer Settings. Proszę zobaczyć, moja konsola ma IPX 192.168.1.23 i 1.27. Mamy tutaj informacje również o wersji. I drugi kafelek Developer Home. Jest to aplikacja, która zarządza nam konsolą w trybie dewelopera. Mamy tutaj IP i pod ten IP będziemy deployowali aplikację. Co tutaj jeszcze mamy w tej konsoli? Zarządzanie storage'em, ile przeznaczamy miejsca na nasze aplikacje, które będziemy dewelopować. 20 GB. OK. Zostawię defaultowy. No, dodatkowo takie personalizowane ustawienia, jakie moglibyśmy naszą opinię wyrazić. Co tutaj mamy jeszcze, jak nasz Xbox się nazywa, hostname, wersja, restart konsoli bądź opuszczenie trybu developer mode. Możemy również dodać tutaj testowe konta, które będą mogły testować nam aplikację. Remote management,
wpisujemy login i hasło na klawiaturze MF. OK. I hasło. OK. Save. I mam tutaj adres strony, pod którą mogę wejść na tą stronę i powinienem móc zarządzać konsolą. Wchodzę pod wspomniany adres, wpisuję dane, które przed chwilą podałem. Mam aplikację do zarządzania konsolą. Mogę wgrywać tutaj aplikację ręcznie. Ustawienia, File Explorer. Przeglądać pliki, performance konsoli, ustawienia dotyczące fiddlera, IP. No i mogę tutaj capture screenshot. Mam tutaj, jakie są zainstalowane aplikacje i mógłbym je uruchamiać. Konsola jest przygotowana, jest w trybie deweloperskim. Nasz PC również jest w trybie deweloperskim i teraz spróbujemy zdeployować nasze przykładowe dwie aplikacje. Rozpoczynamy rozdział 4. Kompilujemy aplikacje i spróbujemy je uruchomić. Zobaczymy, jak one działają. I od razu przechodzimy do dema. Otwieram moje solution z dwoma projektami. Przechodzimy do ustawień naszego projektu, do sekcji debug. I chcemy ustawić, że naszym urządzeniem docelowym będzie maszyna zewnętrzna o adresie IP 192.168.1.23. I wybieramy aplikację uniwersalną, anek protokół niezabezpieczony. Zapisujemy ustawienia. Po zapisaniu ustawień próbujemy zdeployować nasz projekt. Mamy jeden błąd, że nie można było przekopiować pliku Application Insight Config. Usunę ten plik. Jeszcze raz zdeployuję nasz projekt. Plik ten jest niepotrzebny, można powiedzieć, służy on do śledzenia, deployowania aplikacji. Pierwsze uruchomienie zewnętrznego oprogramowania na konsoli z danego Visual Studio i prośba o wprowadzenie PIN-u. Musimy sparować nasze Visual Studio z konsolą. Jeszcze raz przechodzę tutaj na konsolę i mamy paruj z Visual Studio. I mówiąc krótko, muszę podać ten PIN. OK. Następuje kompilacja i wgrywanie aplikacji. No i mamy sukces. Przechodzimy ponownie do naszej aplikacji Xbox, do streamowania. I przechodzimy na zakładkę tutaj moje gry i aplikacje.
Widzimy tutaj aplikacje, które możemy uruchomić. Jako ciekawostkę dodam, że jest tutaj Cortana i jest nasza aplikacja Hello World. No i uruchomiliśmy naszą aplikację Hello World. Podstawa u programistów. Czyli udało nam się zdeployować aplikację. Wyjdę z aplikacji. Wrócę do Visual Studio. I przejdę do naszego drugiego projektu. Również ustawię, że będziemy uruchamiać na zewnętrznej maszynie. Identyczne ustawienia. I zdeployuję aplikację. Również mamy błąd, że nie może być skopiowany ten pliczek, ponieważ go nie ma. Wykasuję go z projektu i jeszcze raz chcę zbudować i zdeployować aplikację. Kopiowanie plików. Mamy sukces. Tym razem uruchomimy aplikację z tego naszego panelu z przeglądarki. Do zarządzania Xboxem wybieram Control Pal Test, no i Start. Aplikacja powinna wystartować, no i mamy tutaj ją uruchomioną. No i coś tam cisnąłem, coś tam zadziałało. Także to dwie przykładowe aplikacje, które zdeployowaliśmy sobie na Xboxa za pomocą Visual Studio. Hello World i druga Control Pad Test. Do pobawienia się zostawiam dla Państwa, żeby zdeployować dwie gry, które są w projekcie. Missiles i Pong. Oczywiście możemy w ramach zabawy wziąć inne projekty open source'owe, Universal Windows Platform i próbować je uruchomić na Xboxie. I przy okazji zapraszam do Virtual Study Pro, gdzie zdeployuję kilka innych aplikacji. Zobaczymy, jak działają one na Xboxie. Możemy przejść do ostatniego rozdziału, ostatniego punktu tej prezentacji, czyli deaktywacja developer mode. No, na PC-cie zaznaczenie jednego checkboxa, sprawa prosta, a pokażę, jak opuścić developer mode na Xboxie. No i jak zwykle przechodzimy tutaj do streamowania. Jeżeli przejdą Państwo na moje gry i aplikacje, no to widzą Państwo, że mam 0 gier. No jeżeli zakończę już w takim razie zabawę w deweloperkę, przechodzę na ustawienia, wszystkie ustawienia, developer home, tutaj opuść dev mode. Czy mają zostać skasowane gry i aplikacje załadowane? To znaczy, że nie. OK. Nastąpi restart konsoli i przywrócenie trybu normalnego konsoli.
wkrótce gry Universal Windows Platform, czy też aplikacje Universal Windows Platform będą do ściągania w trybie normalnym. Po restarcie łączymy się ponownie z konsolą. Rozpoczynamy nasze streamowanie. I powinniśmy zauważyć, że opuściliśmy tryb deweloperski. Mamy z powrotem dostęp do wszystkich kont i do naszych gier i aplikacji, które wcześniej mieliśmy zainstalowane. Gry zobaczymy jeszcze, czy wszystko nam działa tak jak przed przełączeniem do trybu deweloperskiego. No jak widzimy, gra się uruchamia i tryb deweloperski jest w miarę bezpieczny. Także dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do tworzenia gier i nie tylko gier i aplikacji. I życzę Państwu, żeby gry były tak samo dobre jak ta, którą tutaj widzimy. Dziękuję Państwu. Zapraszam na inne moje sesje. Do usłyszenia.